We wtorek 26 marca w Muzeum w Kętach odbyła się promocja książki autorstwa Marka Ciska pod tytułem W kącie czy na froncie? Kęty wokół legendy legionowej. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo niezwykłe, ponieważ mamy prezentację naszego nowego wydawnictwa, książki pana Marka Ciska W kącie czy na froncie? Kęty wokół legendy legionowej. Spotkanie było okazją do rozmowy z autorem książki oraz dyskusji o pobycie Legionów w Kętach w roku 1915. Licząca prawie 180 stron, oparta na szerokiej bazie źródłowej książka, przedstawia działalność społeczności kęckiej przed wybuchem I wojny światowej, aż do utrwalania się i podtrzymywania legendy legionowej w mieście i w okolicach w okresie międzywojennym. Inspiracją był pobyt 1 brygady. Ale interesowała mnie również rodowód legionistów z tego regionu, jak i postawa społeczeństwa w okresie I wojny. I to stanowiło inspirację. Pomysł na książkę powstał jeszcze w czasie, kiedy dyrektorem tutaj był pan Zbigniew Matejko. I po wstępnych ustaleniach przystąpiłem do realizacji, był trochę poślizg, ale udało się to w końcu doprowadzić do końca. Zbierałem materiał około 2 lat. To wiązało się z koniecznością wyjazdu do Warszawy i skorzystania ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Archiwum Magnowych. Część zbiorów jest zlokalizowanych we Wrocławiu, w Ossolineum, a reszta z publikacji. Także to summa summarum trwało około 2 lat. Główną część książki stanowią zagadnienia związane z pobytem 1 Brygady Legionów, w tym samego Józefa Piłsudskiego w Kętach i okolicy. Uzupełnieniem ciekawego tekstu jest 87 zdjęć, często wcześniej niepublikowanych.